Cześć, tu Grasiu. Witam w pierwszym odcinku mojego wideobloga z Tajlandii. Zanim zacznę opowiadać ogólnie o tym kraju, dlaczego tu jest tak fajnie i dlaczego każdy chociaż na chwilę powinien tu przyjechać, to sprzedam Wam parę ogólnych informacji i ciekawostek o tym kraju. Zacznijmy od pogody, która, że jest świetna, to nie trzeba mówić. Ale jest, co ciekawe, jest tu goręcej niż się spodziewałem. Na początku, jak zbierałem się do tego wyjazdu, to mówiłem ludziom, bo sam naprawdę tak myślałem, że będzie tutaj 20 parę stopni. I okazało się, że nie doliczyłem, bo takie temperatury to zdarzają się tutaj dopiero w środku zimy. A ponieważ Tajlandia jest tak samo jak Polska na północnej półkuli, to ta zima tutaj przyjdzie dopiero za miesiąc, dwa. Póki co to jest tutaj stabilnie, ale 30 stopni. I w nocy jest może z 2 stopnie mniej, w dzień z 2 stopnie więcej, ale generalnie taka temperatura się utrzymuje. I szczerze powiedziawszy, póki mieszkałem w Bangkoku, który jest 12-milionową metropolią, to razem z dusznym powietrzem było to dla mnie trochę zbyt gorąco. Ale teraz jestem w Mukdachanie. Mukdachan jest to 40-tysięczna mieścina na granicy z Laosem. Mniej więcej pół kilometra w tamtą stronę jest Mekong, a za nim Laos. I właśnie od rzeki jest tu taki przyjemny wiatr razem z tym świeżym, takim prawie wiejskim powietrzem. Daje to po prostu idealne warunki do mieszkania. Więc dużo spaceruję, rozkoszuję się pogodą. No i jem. Jedzenie tajskie zawsze lubiłem, ale to, które dostaje się na zachodzie, to nie jest takie, jak można dostać tutaj. Tu to jest jeszcze inny poziom, po prostu niebo w gębie. I co ciekawe, to jedzenie nie jest aż tak ostre. Nauczony stereotypem, że tutaj jak się poprosi łagodne, to się dostanie ostre, jak poprosi się ostre, to się potem odleci. Na początku prosiłem, żeby to jedzenie dla mnie robili my pet. My pet znaczy nie, pet ostry, czyli że nie ma być ostre. I dostawałem posiłki praktycznie mdłe. Oni chyba też znają ten stereotyp, że farangowie, czyli biali, to nie jedzą ostrego. I robili mi te potrawy po prostu niedoprawione. Potem się nauczyłem, żeby prosić o pet nit noi. Nit noi znaczy odrobinę, czyli ostre trochę. I wtedy to były dobre, doprawione potrawy. Zdarzyło mi się też jeść tutaj coś ostrego. A fanem ostrej kuchni w ogóle nie jestem, nigdy nie byłem. I też jest to do przeżycia, nie jest to tak jak w tych legendach. A ciekawą sprawą, jak się tu pójdzie jeść, pierwszą taką rzucającą się w oczy, jest to, że nie używa się tu noży. Oni czegoś takiego jak nóż do masła, taki, którym kroimy schabowego normalnie przy obiedzie, to po prostu nie mają. Jedyne noże, jakie się spotyka, to w kuchni. Są to duże noże do krojenia, czy ryb, mięsa, tasaki. A tak normalnie przy stołach osoby jedzące używają widelca i łyżki. Widelec trzyma się w ręce lewej, łyżkę w ręce prawej. I jeżeli coś nie jest do końca pokrojone, to tutaj mięso zazwyczaj jest tak delikatne, czy jak są to owoce morza, krewetki, to można spokojnie tą łyżką kroić. Nakłada się widelce jedzenie na łyżkę i wtedy już szama. Jest to na początku dziwne, ale niesamowicie wygodne. Naprawdę mi się to podoba. I z zamawianiem potraw wygląda to z kolei tak, że nie zamawia się jedzenia prawie nigdy dla siebie. Jak się pójdzie do jakiejś restauracji do obcokrajowców, to tak, ale w takiej klasycznej tajskiej kuchni jest to zawsze coś takiego jak szwedzki stół. I zamawia się kilka potraw, wjeżdżają one na stół, a poza tym każdy ma mały talerzyk, na który w trakcie posiłku sobie nakłada odrobinę czego chce. I mówią odrobinę, bo nie tworzy się kupy jedzenia, tylko tak nakładać można kilka, kilkanaście razy w trakcie posiłku. Jest to też wygodne,
Kolejną ciekawostką jest to, że tutaj zostawienie jedzenia, czy wyrzucanie jedzenia nie jest złym nawykiem. Może to wynika z jakiejś ewolucji, kultury, czegoś takiego, że ponieważ tutaj rośliny dają plony cały rok, to nigdy nie było tu głodu. Więc tu nie je się, aż się skończy to, co się dostało. Poza tym, że nikt nie ma konkretnie czegoś dla siebie. Tylko je się, aż ma się dość. Więc w momencie, w którym masz pusty talerz, to zostanie ci nałożone. To jest taki zwyczaj, że kobiety, które są z mężczyznami, jedzą to, nakładają mężczyznom. I rzadko się zdarzy tak, żeby dokładnie mieć dość jeść, idealnie w tym momencie, kiedy talerz został pusty. Więc jak on jest pusty, to trzeba troszkę dołożyć. Nawet jak dokładnie to, co to się dołoży, się zostawi, to nie ma problemu. Nie jest to uważane za coś złego, tylko naturalnego. Jadłeś, aż miałeś dość. Chyba starszy o jedzeniu, tylko że skończony posiłek, to może tylko powiem coś o higienie. Jedąc tutaj dostałem od swojej cioci taki żel do mycia rąk bez wody. Mówiła mi, że jakbym trafił gdzieś w jakieś miejsce, gdzie nie ma umywalki, to żebym mógł z tego skorzystać. I powiem szczerze, nie zdarzyło mi się skorzystać ani razu. Po pierwsze dlatego, że umywalki są tu wszędzie. Tu jest praktycznie jak w Europie czy w Stanach. To jest kraj pierwszego świata. Więc wszędzie te umywalki są, a poza tym tych problemów z higieną tu nie ma. Normalnie jak na ulicy z jakiejś budki kupuję czy mięso na patyku, czy jakiegoś kurczaka, czy owoce świeże, których tu pełno sprzedają, to je normalnie od razu jem ręką. I to nie dlatego, żebym lubił hazard, tylko dlatego, że spotkałem tutaj dwóch Polaków, jeden mieszka tu od 6 miesięcy, drugi od 18. I powiedzieli mi, że oni tak od zawsze robią i nigdy żadnemu się nie zdarzyło mieć żadnych problemów z żołądkiem. Jeden mówi, że jeden raz miał, ale to jak zjadł właśnie za dużo ostrego żarcia, to go trochę przeczyściło, ale to jest tak samo jak po meksykańskim czy jakimkolwiek innym zbyt ostrym jedzeniu, a tak to, że nie ma żadnych problemów, nie ma chorób tych takich żołądkowych. Podobno są one w Indiach. Właśnie trzeba się nauczyć, że Azja jest wielka, Azjatów są 2 miliardy i to, co jest w jednym kraju, czy dotyczące właśnie czy higieny, czy kultury, czy stylu bycia, w innym może być zupełnie inne. To jest tak, jakby brać wszystkich białych ludzi na świecie i wrzucać ich do jednego worka. I właśnie jeżeli chodzi o to, jak się zachowują ludzie w Tajlandii, to jest tu bardzo przyjemną sprawą to, że nie ma tu w ogóle agresji. Tak jak wyrzucanie jedzenia nie jest złym nawykiem, bo nigdy tu nie było głodu, to ponieważ nigdy tu też nie było zimna, to nie było powodów, żeby walczyć. Przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę. Wydaje mi się, że stąd to wynika. I tu na przykład nie ma dresów na ulicy nie dlatego, że jest jakaś bardzo ostra policja, czy że wybili ich, tylko po prostu oni nigdy nie powstali. Nie było powodu, żeby być agresywnym. Ja ciągle mam taki nawyk, że jak idę gdzieś po nocy w jakimś ciemnym miejscu tutaj, to się naturalnie oglądam za siebie, ale zaczynam rozumieć, że nie potrzeba. Jak w Bangkoku się wyczułem po takich uliczkach, że jakbym wylądował w takich jakichś właśnie dalszych od centrum ciemnych dzielnicach, jak powiedzmy Nowy Port w Gdańsku czy Nowa Huta w Krakowie, to podejrzewam, że od razu coś mi się stała jakaś krzywda. A tam jedyne, co się może stać, to to, że złapią cię i zaproszą na alkohol i jedzenie i nie pozwolą ci płacić. Ale właśnie o tym, jacy tu są ludzie, jakie tu są relacje międzyludzkie, to może opowiem następnym razem. Jak już wspomniałem o piciu, to ostatnią ciekawostkę taką o alkoholu. Jak oni piją? Po pierwsze, co się zdziwiłem, robią to regularnie. Jest to zajęciem tak samo popularnym jak u nas. Po prostu wieczorami wychodzą sobie przed te domy, w których mieszkają. Często mają tam jakieś stoliki, czy jakieś murowane, betonowe, czy jak nie, to ogrodowe, z krzesełkami rozstawione. Siadają, zbierają się ze znajomymi, z sąsiadami lub z kimkolwiek, kto akurat przejdzie.
to jest właśnie ta otwartość, o której będę następnym razem mówił. I zasiadają do piwa albo do whisky. Przy czym obydwa piją dość rozwodnione. Piwo po prostu tak, że biorą szklankę wysoką, tak zwany highball, ładują do niej lodu, aż po sam szczyt, tak żeby wystawał, i ten lód zalewają piwem. Sprawia to, że piwo do tego lodu czy wody jest mniej więcej 1 do 1. Jest ono rozcieńczone, zimne. Wbrew pozorom nie jest to takie złe, jakby się wydawało. Zawsze rozwodnione piwo kojarzyło mi się z jakimś największym złem świata. A okazuje się, że to po prostu jest taki lżejszy napój. Ale whisky to rozcieńczają mi miłosiernie, bo nie dość, że też w takich wysokich szklankach piją, a nie niskich, załadowanych lodem, to tej whisky nalewają tak, jak u nas się nalewa syropów owocowych, jakiegoś herbapolu, czegoś takiego, drobinę na dno tej szklanki i dolewają do pełna wodą gazowaną, co powoduje napój smakujący prawie jak woda, z delikatnym posmakiem whisky i zupełnie przezroczysty. Tej whisky tam jest tyle, że to nawet nie zmienia koloru tej wody, praktycznie. Co nie znaczy, że nie potrafiają się tu upić. Za bardzo się nie upijają, ale wstawiają się. I to nie dlatego, że Azjaci nie trafią alkoholu, tylko, bo głowy potrafią mieć mocno, co już też mi się zdarzyło sprawdzić. Ale dlatego, że oni jak tak wyjdą sobie przed dom o 17-18, to do 24 spokojnie tam posiedzą i w kilka osób trzy flaszki, rozwadniając je, niemiłosiernie zrobią. Chyba starczy na pierwszy raz. Na pewno nie opowiedziałem wszystkiego, co mi chodziło po głowie. Zrobię to następnym razem, czy za którymś kolejnym. Jeżeli macie jakieś pytania o Tajlandii, o tym, jak się tu żyje, o tym, jak tu jest, to zadawajcie je w komentarzach, czy to na Poker Texas, czy na YouTubie pod filmikiem. Tylko taka prośba, bo wiadomo, o Tajlandii są też w sprawie Tajlandii są też różne kontrowersyjne sprawy. I nie ma sprawy, pytajcie o nie, tylko o każdą rzecz można zapytać jak dżentelmen, jak wspomniałem wcześniej, dresiarze, których tutaj nie ma. I żeby mi ich nie przypominać, to prosiłbym w tym pierwszym stylu. Trzymajcie się. Dzięki.